Większość z Was pracuje przy skórach, które są zupełnie nowe. Są to auta niemalże prosto z salonu. I tutaj bardzo często pojawia się pytanie też, jak dbać o tą nową tapicerkę i czy ją czyścić? Jeśli chodzi o dbanie o taką nową tapicerkę, dedykowany do tego jest zestaw do skór nowych, czyli no produkt idealny tak naprawdę w momencie, kiedy na tych skórach jeszcze nie ma za dużo zabrudzeń, o których przed chwilą wspomniałam. W skład zestawu wchodzi środek czyszczący bardzo łagodny, wchodzi również impregnat, który pełni tutaj główną rolę, pamiętajcie, ochronną przed wszystkimi czynnikami, o których już wspomniałam, biała szmatka, mikrofibra i szczotka. Z pomocą takiego zestawu startujecie na początku sobie, wtedy, kiedy te skóry jeszcze nie są mocno zabrudzone ani przebarwione. No i pielęgnujemy na bieżąco co 4-6 miesięcy. Tak powinno się czyścić skóry i tak powinno się impregnować, żeby chronić je przed wszystkimi tymi czynnikami. Czym się różni impregnat Leder Versiegelung od lakieru wykończeniowego Top Coat? Słuchajcie, na przykładzie tego kawałka skóry w przekroju rozrysuję Wam tak naprawdę, czym jest lakier wykończeniowy funkcjonujący na takiej skórze i który powinien być naniesiony, a czym jest impregnat i jaka jest pomiędzy nimi różnica. Zobaczcie, tu jest ta nasza skóra w przekroju, w taki sposób, w jaki jest tu. Na wierzchu tak naprawdę każdej skóry jest nanoszona farba, tak? Jest jej kilka warstw, nanosi ją producent bądź my po renowacji. Na górze tej farby powinien iść lakier wykończeniowy. I ten lakier wykończeniowy tak naprawdę stanowi wykończenie tej renowacji, czyli przykrycie tej farby, warstwę ochronną. Nanosimy go na farbę i tak naprawdę dzięki temu lakierowi ta farba się utrwala. Po malowaniu powierzchnia staje się odporna na wiele czynników, na nie wiem, zabrudzenia, na jakąś wilgoć, na tego typu rzeczy. Również w tym na ścieranie. Skóra jest po nim bardziej odporna również na uszkodzenia. Natomiast lakier, aby był też chroniony, to tak w zasadzie co te 3 do 6 miesięcy powinniśmy sobie nanosić warstwę impregnatu, o którym już w poprzednich pytaniach też mówiliśmy, czyli w tym przypadku tutaj na górze idzie impregnat polimerowy Versiegelung, który jest tak naprawdę przeznaczony do stosowania na skórach gładkich, malowanych. On się nadaje nie dość, że do samochodów, to jeszcze też do tapicerki meblowej. Nie jest natomiast permanentny, czyli jego przyczepność tutaj do lakieru i do farby nie jest stała, w związku z czym on z upływem czasu będzie się zużywał. No, od siedzenia będzie się eksploatował, różne czynniki będą wpływały na jego tak naprawdę zanik. I wtedy co te 3-6 miesięcy trzeba sobie tą warstwę uzupełniać. Dopiero wtedy skóra jest tak naprawdę chroniona. On się składa z polimerów, z takiej siatki ochronnej, która chroni przed różnymi czynnikami zewnętrznymi właśnie ten lakier. W skrócie, stosując taką analogię, możemy to porównać do samochodu, na który jest na przykład nałożony lakier, tak, na farbę, bo przecież samochód samą farbą no nie mógłby jeździć i funkcjonować, więc ten lakier stanowi funkcję ochronną farby. Natomiast na wierzchu, na aucie kładzie się co? Wosk, tak, żeby chronić ten lakier. Ten wosk jest też czasowy, więc w tym przypadku tutaj ten nasz impregnat też jest czasowy. Dlatego tą warstwę impregnatu trzeba, słuchajcie, odnawiać po określonym upływie czasu. Trzeba też pamiętać o tym, że skóra pod spodem zawsze, ale to zawsze przed impregnacją, musi być wyczyszczona.